Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Każdy beneficjent realizując projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020 jest zobowiązany do jego prowadzenia zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Do obowiązków beneficjenta należy stworzenie i wdrożenie mechanizmów pozwalających na przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji. Na początku wyjaśnijmy najważniejsze pojęcia. Co oznacza zasada równości szans i niedyskryminacji? To umożliwienie wszystkim osobom, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, światopogląd, orientację seksualną, sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia, w tym realizowanych projektach na jednakowych zasadach. A czym jest dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność? To jakiekolwiek różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu na niepełnosprawność, którego celem lub skutkiem jest naruszenie lub zniweczenie uznania, korzystania lub wykonywania wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności w dziedzinie polityki, gospodarki, w dziedzinie społecznej, kulturalnej, obywatelskiej lub w jakiejkolwiek innej, na zasadzie równości z innymi osobami. Obejmuje to wszelkie przejawy dyskryminacji, w tym odmowę racjonalnego usprawnienia. Wszystkie podejmowane działania powinny prowadzić zatem do eliminowania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, kierowania się zasadą respektowania odmienności osób z niepełnosprawnościami, zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępności w zakresie architektonicznym, komunikacyjnym i cyfrowym, zastosowania uniwersalnego projektowania przestrzeni, stosowania racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami, podejmowania działań, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz dostęp do zasobów, środki finansowe, szanse rozwoju, z których mogą korzystać. Należy pamiętać, że projektowanie działań równościowych powinno przejawiać się również w zapewnieniu dostępności wszystkich produktów projektu dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Takie działanie określane jest mianem koncepcji uniwersalnego projektowania. Przykłady dostępnych produktów to dostępna strona internetowa projektu, dostępne treści wytworzone w ramach projektu, materiały, prezentacje multimedialne, podręczniki, dostępne miejsca spotkań konsultacyjnych, seminariów, konferencji, dostępne miejsca pracy w projekcie, uwzględniające, że pracownikami mogą być osoby z niepełnosprawnością, główne produkty tych projektów, np. modele różnego rodzaju usług społecznych, standardy realizacji programów doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, muszą uwzględniać dostępność dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Przyjrzyjmy się teraz, czym jest realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn. To realizacja działań wyrównujących szanse tej płci, która jest w gorszym położeniu, ma ograniczony dostęp do dóbr, usług, informacji, edukacji, rynku pracy, stanowisk decyzyjnych i innych, czy też doświadcza przemocy i wszelkich jej konsekwencji. Prowadzone wówczas działania zorientowane są w większym stopniu na tę właśnie płeć, jak również w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są działania skierowane wyłącznie do kobiet lub mężczyzn. To unikanie sztucznych podziałów na role i obszary wyłącznie kobiece lub wyłącznie męskie, np. zawody, zainteresowania, role w rodzinie dotyczące podziału zadań i obowiązków, stanowiska i tym podobne. To analiza sytuacji z uwzględnieniem perspektywy płci w obszarze, w którym prowadzimy lub zamierzamy prowadzić działania, czyli analiza danych z podziałem na płeć, analiza sytuacji, położenia kobiet i mężczyzn, tak aby zaplanować działania odpowiadające potrzebom każdej z grup i określić adekwatną do potrzeb liczbę uczestników i uczestniczek. To zaplanowanie działań, które mogą przyczynić się do rozwiązania konkretnych problemów w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn, czyli do poprawy sytuacji kobiet lub mężczyzn znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, doświadczających większych problemów w danym obszarze. Pamiętaj, każdy projekt jest odpowiedzią na istniejącą sytuację problemową na rynku pracy, w edukacji, integracji społecznej czy ochronie zdrowia poprzez działania na rzecz odbiorców świadczeń, dóbr i usług, bądź też propozycje bardziej systemowych rozwiązań.